naltrekson. I to jest jedno z takich, powiedzmy, magicznych leków, czy nie wiem, zastosowań może powiedzieć, bo naltrekson jest lekiem, ale te LDN, czyli to zastosowanie, które stosuje się w funkcjonalnej medycynie, jest takim magicznym po prostu środkiem na różne choroby chroniczne, szczególnie na właśnie autoimmunologiczne, stwardnienie rozsiane, jakieś tam nowotwory i tak dalej, boreliozy, czy jakieś takie choroby, które są bardzo ciężko uleczalne i które też powodują złe samopoczucie, bo naltrexon pomaga tutaj, wzmacnia odporność, ale też poprawia samopoczucie bardzo często, bo jakieś zmniejsza bóle, prawda? I tutaj stosujemy to właśnie u niektórych pacjentów, którzy mają jakieś takie choroby chroniczne, żeby pomóc po prostu i żeby lepiej się czuli, i też żeby ten układ odpornościowy funkcjonował prawidłowo. Funkcjonował właśnie, i szczególnie to działa na choroby autoimmunologiczne, tak jak mówiłem, i działa to w ten sposób, że blokuje, w ogóle tutaj jest cały film na ten temat, ale blokuje receptory opioidowe i przez to nasze ciało tych opioidów więcej wydziela, endorfin, i to między innymi poprawia właśnie samopoczucie, ale także właśnie receptory tych endorfin są na komórkach odpornościowych, co wzmacnia znacznie ich działanie. Dobra, to mamy tutaj chlorowodorek naltreksonu, 50 mg tabletki. W większych dawkach on używany jest w terapii uzależnień. My potrzebujemy dawki rzędu 1 mg do 5. Na pewno warto zacząć od minimalnej dawki, obserwować reakcję organizmu i w razie potrzeby w jakimś czasie zwiększać dzienną dawkę naltreksonu. Tutaj mamy wodę oczyszczoną, 50 ml przygotowanej wody, w której rozpuścimy tabletkę, szarkę do tabletek oraz 3 kawka 10 ml. I warto dodać, że ta woda oczyszczona jest specjalnie z apteki, a nie jakaś tam wysyłka. Dokładnie, warto na to zwrócić uwagę, bo ten produkt będzie stał przez dłuższy okres czasu w lodówce, wobec tego warto, żeby nie była to zwykła woda. Bierzemy jedną tabletkę naltreksonu. Operację dwukrotnie, żeby mieć mniejsze części. Kiedy mamy już rozproszone wstawiamy potem taką buteleczkę na godzinę lub do lodówki. W czasie zawartość rozpuści się. Będziemy mogli odmierzyć pożądaną ilość naltreksonu. Wstawiamy do lodóweczki. I idziemy na pankejki z Jigalka X. Za godzinę wracamy i będziemy działać dalej. Minęły 2 godziny. Nasza zamiesina. Teraz musimy to delikatnie zamieszać, żebyśmy mieli pewność, że będą to równe dawki naltreksonu. Teraz mamy nasz flakon. Wylamy z 3 kropel. To jest 10 ml, czyli na 10 porcji 1 mg naltreksonu. Mamy teraz 1 ml. Tutaj mamy odmierzoną dawkę 1 ml lub 1 mg naszego naltreksonu. Jest to taka odpowiednia dawka na początek terapii. Stopniowo należy tą dawkę w konsekwencji stosowania zwiększać do około 5 mg. Wielu lekarzy, dobrych lekarzy na zachodzie stosuje Low Dose Naltrexon w połączeniu z ALA, czyli z kwasem alfa-liponowym, więc należy też rozważyć dodatkową suplementację kwasem alfa-liponowym.